Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj, korzystając z Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, chciałbym zauważyć pewne podobieństwa pomiędzy żołnierzami wyklętymi właśnie, a Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Zapraszam. To porównanie jakiś czas temu usłyszałem jako zarzut. A więc ze strony kogoś, kto uważał żołnierzy wyklętych za osoby zdecydowanie niegodne naśladowania, usłyszałem, że wy jesteście właśnie jak ci żołnierze wyklęci. Tak samo jak oni nie mieli prawa według tej osoby, żeby uważać się za żołnierzy Wojska Polskiego, choć się za takowych uważali, tak samo wy nie macie prawa uważać się za katolickich kapłanów, choć za takowych się uważacie. I tak samo jak ich działania były ostatecznie zbrodnicze i godne potępienia, to cały czas cytat tejże osoby, tak samo wasze działania, które rozbijają ostatecznie jedność Kościoła, są zbrodnicze i godne potępienia. Muszę się przyznać, że to porównanie bardzo mi się spodobało, głównie ze względu na to, że inaczej oceniam działalność żołnierzy wyklętych niż tenże właśnie internetowy komentator. A więc myślę, że faktycznie można dostrzec pewne podobieństwa. Dobrze, myślę, że wiemy, o co chodzi z żołnierzami wyklętymi. Być może wiemy trochę mniej, jak się sytuacja ma z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. A więc żołnierze wyklęci żyli w takiej sytuacji, gdzie ich ojczyzna znajdowała się w sytuacji mocno dwuznacznej, niby wolna, ale jednak, czy aby na pewno, niby suwerenna, no, ale czy aby na pewno, niby posiadająca wszystkie normalne organy, które są potrzebne, żeby państwo funkcjonowało, ale czy przypadkiem nie było to wszystko sterowane przez potężne imperium z zewnątrz? Czy przypadkiem nie było tak, że Związek Radziecki bardzo mocno trzymał rękę na tym wszystkim, co się w Polsce Ludowej działo? No myślę, że nikt albo prawie nikt z moich widzów nie ma wątpliwości, że Polska Ludowa była państwem, które bardzo mocno pod kontrolą Związku Radzieckiego stało, zwłaszcza na samym początku, bo w tym też czasie przypada zasadnicza główna działalność żołnierzy wyklętych. I teraz w tej sytuacji, oni byli postawieni w tej sytuacji, kiedy wprawdzie Wojsko Polskie istnieje, wprawdzie struktury istnieją, ale oni byli przekonani, że to nie jest tak naprawdę Polska, że ci ludzie okupują niejako te urzędy i że właśnie miłość do ojczyzny zobowiązuje nas do tego, żeby stawiać im opór, żeby się jednak nie poddać. I o ile można dyskutować o tym, na ile zachowania poszczególnych żołnierzy wyklętych, może będę używał odtąd określenia żołnierzy niezłomnych, dlatego że żołnierz wyklęty jednak w jakiś sposób kojarzy się negatywnie, choć myślę, że w jakimś sensie dobrze to wyraża tą wielką kontrowersję wokół nich. A więc będę zasadniczo używał tego określenia, natomiast będzie wracało czasami to żołnierze wyklęci, szczególnie właśnie w tym porównaniu do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. No i faktycznie byli oni traktowani przez tą władzę ludową, przez tą władzę, która no była ewidentnie z nadania obcego, byli traktowani jako wrogowie ludu numer jeden. W propagandzie uchodzili za nazistów i faszystów, w jakby działaniach wobec nich to państwo było absolutnie bezlitosne. Natomiast oni sami postrzegali się jako obrońcy tych ideałów wolnej Polski, tej dawnej Rzeczpospolitej. Bardzo często nosili na piersi ryngraf, nawiązując w ten sposób do polskich tradycji rycerskich. I faktycznie nierzadko ich działania były działaniami i w tej pierwszej konspiracji, i w tej drugiej konspiracji, działaniami takimi wybitnie rycerskimi. Nie oznacza to, że wszystkie ich działania takie były. Tutaj nie odważam się wchodzić
w dyskusję o jakichś konkretnych czynach, być może czasem kontrowersyjnych i być może czasem faktycznie niewłaściwych, które mogły się zdarzyć, co w działaniach wojennych partyzanckich chyba po prostu zawsze musi się w mniejszym lub większym stopniu zdarzyć. No, tak przynajmniej mi się wydaje. W te szczegóły nie wchodzę, nie jestem tutaj historykiem. Chodzi mi o jakby zrobienie pewnego zarysu sytuacji. No i teraz faktycznie można dostrzec pewną paralelę do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Jaka jest nasza sytuacja? No, niby struktury kościelne istnieją, normalnie funkcjonują, niby wszystko wydaje się być po staremu, tak jeśli chodzi o istnienie Kościoła, funkcjonowanie jego struktur. I tutaj w Polsce jeszcze przed 3 laty ogromna większość wiernych nie dostrzegała jakichś drastycznych zmian. Natomiast właśnie, czy aby na pewno nie mamy do czynienia z obcą ideologią, która weszła do Kościoła. Myślę, że mamy przynajmniej tak samo mocne podstawy, żeby przypuszczać, że tak jest, jak właśnie w latach 50. można było mieć wątpliwości co do suwerenności Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Myślę, że podstawy są przynajmniej tak samo mocne. Odsyłam tutaj do moich materiałów o herezji modernizmu. Podlinkuję w opisie pod tym filmem cały szereg takich materiałów, więc ci, którzy jeszcze tego nie słyszeli i mają tutaj wątpliwości, zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami. Dzisiaj tylko taki zarys sytuacji. Myślę, że jak najbardziej można mieć takie wątpliwości, obserwując to, jak w którą stronę teologia poszła, obserwując zmiany w rycie mszy świętej, to, co wcześniej uchodziło za święte, za doskonały wyraz naszej wiary, czyli msza święta tydlęcka, z dnia na dzień zostaje ścięta. Jedyny taki przypadek w historii Kościoła, gdzie rytm mszy świętej, który tak długo był praktykowany, po prostu zostaje zakazany. Tu i teraz. Reforma Piusa V, świętego Piusa V, nie jest tutaj porównywalna. Święty papież Pius V, gdy reguluje życie liturgiczne Kościoła, zostawia tą zasadę, czy ustanawia tą zasadę wtedy, że ryty, które mają przynajmniej 200 lat, mogą zostać dalej używane. Wprowadza wszędzie właśnie mszał trydencki, powiedzmy tak zwany mszał trydencki, który nie jest wtedy nowością, tylko jest rzymską praktyką odwieczną. Wprowadza go po to, żeby okiełznać liturgię, która się rozlazła trochę, to znaczy rozwijała się bardzo lokalnie w bardzo różne strony. I Pius V ustanawia prostą zasadę. Wszystko, co nie może się pochwalić tradycją starszą niż 200 lat, musi zostać zniesione. Wracamy wszyscy do tego mszału rzymskiego. Tylko to, co faktycznie możemy dowieść, że ma wielowiekową już tradycję, to może pozostać. Mówimy tutaj oczywiście o kościele zachodnim, kościele łacińskim. Jest to zupełnie co innego, gdy nagle po Soborze Watykańskim II Kościół mówi: stop, nie robimy tego, robimy coś zupełnie innego. Coś, co dokładnie przypomina protestanckie reformy liturgii w czasach reformacji. Odsyłam do mojego materiału, czy reforma liturgiczna to nowa reformacja, gdzie po kolei pokazuje, jak poszczególne elementy się zmieniły. O tutaj może dodam a propos tego materiału tylko jedną króciutką uwagę. Tam wzbudziło to pewne kontrowersje, gdzie powiedziałem o tym, że lawabo zostało zniesione. W tym tekście, gdy jest mowa o lawabo, chodzi o modlitwę odmawianą przy obmyciu rąk, a nie o sam fakt obmycia rąk. Tego modlitwy nie ma, samo obmycie zostało w Novus Ordo Missae. Zamykam nawias i wracam do naszego tematu. Jak sytuacja Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jest wciąż, czy jest jeszcze podobna do sytuacji żołnierzy wyklętych? Podstawy do podważenia wiarygodności, tożsamości tych struktur, czy do zauważenia, że te struktury zostały w jakiś sposób przejęte przez jakieś obce siły i są wykorzystywane niezgodnie z ich
przeznaczeniem. To o tym już powiedzieliśmy. Teraz reakcja tychże władz na żołnierzy wyklętych, czy też kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X też jest podobna. Tak jak żołnierze wyklęci byli w oczach władzy ludowej tymi największymi wrogami ludu, nazistami i faszystami. Podobnie trochę jest z kapłanami, którzy próbują zachować tradycję Kościoła. Widać to było bardzo wyraźnie przede wszystkim w latach 70., 80. na Zachodzie, gdzie kapłan, który odstawiał jakieś największe liturgiczne zbrodnie, jakieś naprawdę przebierał się za klauna, odprawiał mszę świętą przy grillu, przy stole, gdzie ludzie piją piwo, jedzą tam swojego grilla, znaczy jakąś baraninę z tego grilla, a tutaj ksiądz siedzi i odprawia mszę świętą. Jak nie zapomnę, to podlinkuję do zdjęć, które to pokazują. To jest jakby na Zachodzie, to było w tej pierwszej gorliwości liturgicznej, reformacyjnej. To było dosyć częste zjawisko. I takich kapłanów praktycznie w ogóle nie prześladowano. Zwracano im tylko lekko uwagę, że no słuchajcie, nie tak szybko, aż tak to nie można. Natomiast kapłana, który pozostał po prostu przy tym, co robił zawsze, co Kościół Święty odprawiał zawsze, tych kapłanów od razu suspendowano, zabraniano. Jak to możesz, ty negujesz reformy Soboru Watykańskiego II? Co jest bardzo podobne moim zdaniem do reakcji tych władz ludowych. To ty jesteś wrogiem ludów, ty jesteś tym karłem reakcji. To są właśnie ci zbrodniarze, naziści i faszyści. Ci, którzy wcześniej krew swoją przelewali za wolność naszej ojczyzny. Ci są później opływani przez tychże powiedzmy rządzących z obcego nadania jako faszyści i naziści. Myślę, że można zobaczyć tutaj pewną analogię. To właśnie ci kapłani, którzy wcześniej być może właśnie święcili triumfy, jak chociażby nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, który do Soboru Watykańskiego II cieszył się naprawdę wielkim szacunkiem ze strony Watykanu. Był delegatem apostolskim na całą francuskojęzyczną Afrykę. To naprawdę była, można powiedzieć, taka wielka kościelna kariera do czasu Soboru Watykańskiego II. Wielki misjonarz, który naprawdę w Afryce zdziałał wielkie rzeczy. Te misje rozwinęły się naprawdę ogromnie. I to większość nawet krytyków arcybiskupa dostrzega, zauważa, że jego misja w Afryce, te misje w Afryce za jego czasów, to był wielki sukces Kościoła. No i nagle nic on nie zmienia, po prostu pozostaje przy tym, co robił do tej pory i on zostaje nazwany tym wrogiem Kościoła. To on rozbija Kościół, to on jest schizmatykiem. Nagle to jego trzeba za wszelką cenę zdyskredytować. Moim zdaniem sytuacja jest tutaj naprawdę bardzo podobna. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na pewne podobieństwo, które być może jest takie mocno przypadłościowe, ale jednak zauważalne. Oczywiście, że ci żołnierze wyklęci, ze względu na to, w jakich warunkach żyli, ze względu na to, że byli zaszczuci naprawdę przez tą nową ludową władzę, byli ludźmi gwałtownymi i szorstkimi. To byli przeważnie faktycznie żołnierze zacięci. To byli żołnierze wyćwiczeni w bojach, tak, ale przyzwyczajeni do tego, że wszyscy są przeciwko nim. Przyzwyczajeni do tego, że trzeba wyrywać się z oblężenia, że trzeba naprawdę walczyć taką walkę no na śmierć i życie, ale zawsze z przeważającymi siłami, zawsze w jakimś oblężeniu. Właśnie jak taki wilk, który gdzieś tam jest wprawdzie łowcą, ale nieustannie czuje się również, czy jest również ścigany przez jakichś myśliwych, który musi odgrywać i jedną, i drugą rolę. Jest, myślę, że tutaj podobieństwo do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. To znaczy na pewno ta sytuacja w Kościele, która obecnie jest, to znaczy to, że bractwo nieustannie jest przedstawiane właśnie jako schizmatycy i heretycy, i gdy wszystkich zaprasza się do kościołów, gdy każdy zielonoświątkowiec może wejść do kościoła, gdy papieże modlą się razem z buddystami i muzułmanami, tak gdy ktoś
powie na kolędzie do księdza proboszcza, że chodzi na mszę do Bractwa Kapłańskiego Świętego Pusa X, tak ksiądz, jeśli zrozumie, o co chodzi, to będzie pewnie przerażony i powie, że oni nie są w jedności z Kościołem i przeważnie w ogóle nie chce wchodzić w żadną rozmowę, tylko pogrozi palcem i powie, że to jest właśnie nie, to są ci wrogowie ludu, to znaczy wrogowie reform Soboru Watykańskiego II. Myślę, że naprawdę ta analogia jest tutaj bardzo, bardzo bliska. I to wyrabia również w kapłanach Bractwa Świętego Pusa X bez wątpienia pewne szczególne właściwości. To znaczy przez to, że my jesteśmy od samego początku formowani właśnie w takim duchu i tak traktowani przez struktury kościelne, wyrabia to bez wątpienia w nas pewien szczególny rys, pewną szczególną formę duchowości, właśnie takiej duchowości walki, oporu, niezłomności, co tutaj może zabrzmieć to w pierwszej chwili tak bardzo pozytywnie, ale to ma też swoje bez wątpienia złe strony. Podobnie jak w przypadku żołnierzy wyklętych, to może doprowadzić do pewnego zgorzknienia. To bez wątpienia wiąże się to z pewnymi ryzykami, z pewnymi trudnościami. Myślę, że o ile każdy, kto zna kapłanów Bractwa i kapłanów, którzy przeszli zwykłą formację, zwykłych kapłanów diecezjalnych, zauważa zwykle tą różnicę dosyć szybko, mówiąc o tym, że kapłani Bractwa faktycznie są inni, że to bardzo widać i myślę, że można by to porównać właśnie pomiędzy takim żołnierzem poborowym, żołnierzem Wojska Ludowego, a właśnie takim żołnierzem wyklętym. Myślę, że faktycznie można dostrzec pewne analogie, choć to jest taka bardziej luźna dygresja. No ale można by teraz powiedzieć, no dobrze, słusznie, tylko że żołnierze wyklęci byli od samego początku skazani na porażkę. Myślę, że można taki zarzut postawić. Czy byli, czy nie byli, myślę, że na początku nie było to aż tak oczywiste, to znaczy te straszne, ale jednak chyba dosyć realistyczne oceny, przewidywania, że Zachód wkrótce się w latach 50. jednak pokłóci ze Stalinem. Myślę, że można było przypuszczać, że faktycznie do tego dojdzie i że takie formacje wtedy partyzanckie będą znowu potrzebne, jak to w czasie wojny. Myślę, że można tutaj się kłócić co do tej oceny sytuacji. Natomiast tutaj chciałem zwrócić przede wszystkim na to uwagę, że w życiu Kościoła jest trochę inaczej. O ile w sytuacji takiej, powiedzmy, państwowo-wojskowej, gdy mówimy o żołnierzach wyklętych, no faktycznie tam musi się to kierować taką polityką realną, wyczuciem konkretnej sytuacji, co, gdzie, jak można osiągnąć, co, jak można zrobić, jaka walka w jakim momencie ma sens, czy ta walka zbrojna jeszcze ma sens, czy nie. Wymaga to pewnej roztropności i takiego zbadania, powiedzmy, ze strony realnej polityki, realnych możliwości tego, co zrobić można, co będzie w tej sytuacji roztropne i sensowne. I oczywiście co do zasady, tak samo należy postępować w sytuacji kościelnej. Należy zastanawiać się, co jest roztropne i sensowne, ale tutaj jest trochę inaczej. Bo o ile żołnierze wyklęci, walcząc o swoją ojczyznę, muszą się zastanowić, jak to zrobić, jak to praktycznie osiągnąć, o tyle tak samo muszą to zrobić kapłani w dzisiejszych czasach. Muszą się zastanowić, co najroztropniej zrobić w tej sytuacji dla dobra Kościoła. Jednak sytuacja jest o tyle inna, że dobro Kościoła dużo bardziej zależy od prawowierności niż od zewnętrznych czynności, niż w przypadku dobra ojczyzny. I tam kluczowe jest to, w przypadku troski o ojczyznę, kluczowa jest ta prawość serc, kluczowe są cnoty obywateli. I tam można powiedzieć, że jest to najważniejsze, jednak jest to jeszcze bardziej istotne w przypadku Kościoła. To znaczy, w przypadku Kościoła najbardziej istotne jest zachowanie wiary. Czego żąda się od namiestnika, pisze święty Paweł, jak tego, żeby pozostał wierny. Żeby pozostał wierny temu, co otrzymał i przekazał to, co otrzymał. Kościół ma przede wszystkim przekazywać objawienie. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest podstawowe zadanie Kościoła. Przekazywać objawienie, przekazywać łaskę, korzystając
z tych środków, które Pan Jezus nam zostawił. To są podstawowe zadania Kościoła. Kościół musi robić to. I wszystko inne jest trzeciorzędne. I to może robić każdy konkretny kapłan. I to musi robić każdy konkretny kapłan. Jest to sytuacja trochę inna niż właśnie sytuacja żołnierzy wyklętych, gdzie jakby walka pojedynczego, zbrojna walka pojedynczego żołnierza może już w konkretnej sytuacji nie mieć sensu. Tak ta walka pojedynczego kapłana jak najbardziej zawsze ma sens. To znaczy, każdy pojedynczy kapłan ma zawsze obowiązek głosić nauczanie Pana Jezusa w całości. Również te prawdy, które są niewygodne, również te prawdy, których episkopat głosić nie pozwala. Na przykład również potępiać dzień islamu czy judaizmu w kościele, jako wprowadzanie ludzi w błąd, sugerowanie, że są inne drogi, które prowadzą do zbawienia niż Pan nasz Jezus Chrystus. To są rzeczy, które każdy kapłan w każdym momencie musi robić. I w tym sensie jest dużo bardziej sensowne w przypadku kapłanów, aby być właśnie takimi kapłanami wyklętymi. W razie potrzeby, jeśli władza kościelna nakazuje cokolwiek przeciwko wierze lub obyczajom, każdy kapłan ma ścisły obowiązek sumienia głosić prawdę, w porę czy nie w porę. Chociażbyśmy my albo anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, niech będzie wyklęty, pisze święty Paweł. I tak po prostu musi być. A więc każdy kapłan musi być gotowy, żeby stać się takim żołnierzem wyklętym, jeśli hierarchia kościelna będzie rozkazywała, tak jak robi to do tej pory, rzeczy, które są przeciwko wierze. Na przykład właśnie świętowanie tych wspomnianych wcześniej dni, które ewidentnie sugerują, wprowadzają ludzi w błąd, sugerując, że ta instytucja, na przykład islam, jest sama w sobie dobra, że ona do zbawienia prowadzi. Może trochę gorzej niż Kościół katolicki, ale jednak prowadzi. To nie jest zgodne z nauczaniem Pana Jezusa. Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem, że tylko On jest bramą, która prowadzi do nieba. Święty Paweł mówi, że nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak właśnie imię Jezusowe. I oczywiście może się zdarzyć, że człowiek będący w błędzie, człowiek, który nie rozpoznał Kościoła Chrystusowego jako prawdziwego, że ten człowiek się zbawi. Jeśli szczerze szuka prawdy, faktycznie stara się żyć zgodnie ze swoim sumieniem, które stara się ukształtować zgodnie z prawem naturalnym, prawem Bożym na tyle, na ile w stanie jest je rozpoznać. Taki człowiek może być zbawiony, ale jeśli on wyznaje jakąś fałszywą wiarę przy tym wszystkim i nie zdołał rozpoznać, że jest ona fałszywa, wtedy zbawi się pomimo swojej fałszywej wiary i będzie ona raczej przeszkodą niż pomocą do zbawienia. Odsyłam tutaj do mojego materiału, czy poza Kościołem jest zbawienie. A więc można się zbawić pomimo swojej fałszywej wiary, ale nigdy przez nią. A świętowanie dnia jakiejś fałszywej religii w Kościele jest sugerowaniem, że to jest religia dobra. Jest to ewidentny błąd teologiczny, jest to katastrofalny błąd teologiczny, który prowadzi ludzi do błędów, które mogą doprowadzić do wiecznego potępienia. Każdy kapłan ma obowiązek to powiedzieć. I nie ma tutaj miejsca na taką politykę, że o, no właśnie, tu się jakoś dogadamy. Nie, w prawdach wiary się nie dogadujemy. W prawdach wiary strzelamy od razu. Oczywiście strzelamy słowem, potępiając błąd. Oczywiście, że zawsze z miłością. Oczywiście, że zawsze z oddaniem. Oczywiście, że kochając duszę. Ale właśnie kochając duszę trzeba błąd wykazać. Znowu, jak mówi święty Paweł do Tymoteusza, w razie potrzeby wykaż błąd. Jest to nasz ścisły obowiązek i inaczej nie możemy. I dlatego będziemy, pomimo tego, że jesteśmy tak właśnie wyklęci, będziemy tą walkę toczyli dalej. Może tutaj jeszcze słowo powiem a propos zarzutów, które pojawiają się czasami wobec bractwa świętego Piusa X. Czasami są to perfidne zarzuty, muszę tak to nazwać, na przykład zarzuty w stylu, o, jak ktoś mówi, żeby nie chodzić na nową mszę, to pewnie zależy mu na pieniądzach, bo chce, żeby wszyscy przychodzili do niego. No przepraszam, ale jest to, ponoć często używam tego słowa, ale naprawdę może to być oszczerstwem. To znaczy, jeśli ktoś tak mówi, o, no to tak, to pewnie tak. Uwaga, może się tak zdarzyć, jeśli ktoś nawołuje, przychodźcie tylko do mnie, teoretycznie może mieć taką intencję. Ale żeby kogoś oskarżyć, że ma taką intencję, to naprawdę trzeba mieć coś, co wskazuje, że taką intencję ma. A więc no, naprawdę ta
to rozważanie, jakby ta myśl bractwa, myślę, że jest bardzo prosta. Trzeba iść, każdy wierny ma obowiązek w tych trudnych czasach iść do kapłana, który prawdziwą katolicką naukę przekazuje. Do takiego kapłana trzeba iść. Nie jest tylko najważniejsze, żeby to była msza święta trydencka. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy kapłana, który wprawdzie mszę trydencką odprawia, a jednocześnie głosi nauki, które są heretyckie. I co wtedy ojciec powie swoim dzieciom? Nie słuchajcie kazań, nie słuchajcie tego, co ksiądz mówi? No, jak to działa, w jaki sposób to jest wychowawcze? Może człowiek tak zatykać uszy na kazaniu, ale zupełnie nie o to chodzi w Kościele, żeby zatykać uszy na kazaniu i wybierać sobie, co przyjmuje, a co nie przyjmuje. Katolik powinien szukać kapłanów, którzy mają prawdziwą katolicką formację, kapłanów, którzy przekazują prawdziwą katolicką naukę. I tyle. I stąd wynika to, że nie należy iść o tak po prostu wszędzie, no bo wszędzie jest Pan Jezus. Na czarnej mszy też może być Pan Jezus. Jeśli jest upadły kapłan, który konsekruje po to, żeby sprofanować Najświętszy Sakrament, to tam też będzie Pan Jezus. Oczywiście nie można tam iść. Kościół zabraniał, aby iść na liturgię prawosławną, schizmatycką, pomimo tego, że tam też jest Pan Jezus. To nie jest wystarczający argument. Katolik ma obowiązek iść tam, gdzie jest sprawowana liturgia w sposób godny, w sposób wyrażający naszą wiarę i przekazywana jest nauka, która jest naprawdę katolicka. Z tym zostańmy i pamiętajmy o tym, żeby no właśnie dzisiaj, w tym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, żeby patrzeć na tych naszych rodaków i patrzeć, że dostrzec to, że wtedy mieliśmy tą siłę wilka. Być może mieli oni też tą dzikość wilka, ale byli silni, byli niezłomni. Uczmy się tego, bo być może będziemy tego potrzebowali coraz bardziej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.